Kamil Lewera, dzień dobry. Zapraszam na środowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Zagospodarowanie skweru, remontu chodnika czy organizacja pikniku sąsiedzkiego. Te i inne pomysły od kilku już lat mogą zgłaszać mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Trwają jeszcze dyskusje i współdecydowanie mieszkańców o tym, na co wydana zostanie część budżetu miasta. Uczestnicy spotkań mogą zdecydować na przykład o połączeniu zadań w pakiety lub wycofaniu części wniosków na rzecz jednego pakietu, który ma gwarancję realizacji. We wrześniowym głosowaniu będą one rywalizować między sobą lub z pojedynczymi zadaniami w ramach poszczególnych rejonów. Wygrana zależy od ustaleń podjętych na spotkaniach dyskusyjnych oraz od wyników głosowania. Najbliższe spotkania odbędą się 17 czerwca dla Osiedla Słonecznego i kategorii oświatowej, 18 czerwca dla Wieprzyc oraz 21 czerwca rozpatrywana będzie kategoria ogólnomiejska. Głosowanie przewidziane jest na wrzesień, a ogłoszenie wyników w październiku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta. W 3 dni 26 winnic i 17 piwnic winiarskich. Plany na najbliższy weekend? Proponujemy spędzić go poznając tradycje winiarskie naszego regionu, odwiedzając malownicze winnice i zaglądając do tajemniczych piwnic na terenie winnego grodu. W informacjach zaproszenie na Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic, który odbędzie się od 18 do 20 czerwca. Po raz pierwszy w tym roku organizujemy z wielkim rozmachem festiwal wina i otwartych piwnic. Chcemy pokazać to prawdziwe dziedzictwo, nasze również zabytki, bo piwnice przez wiele lat nie były otwarte. Niewiele osób widziało, co ukrywają, jakie fantastyczne skarby. Ja miałam taką okazję na początku 2005 roku otworzyć taką piwnicę na ulicy Wodnej, piwnicę Zajdla, więc mogłam sama przekonać się, jaka architektura, jaki mikroklimat. I pamiętam doskonale, że tłumy, ta otwarta piwnica ściągnęła tłumy, pomimo tego, że było to w styczniu. Liczymy na turystę z kraju, liczymy na to, że festiwal, smaczny festiwal, przyciągnie nie tylko na degustację, ale również do regionu, który jest bardzo aktywny. Pokażemy nie tylko szlak wina i miodu. Przy okazji będzie można również zobaczyć inne atrakcyjne szlaki. Zamków, pałaców, dworów, jedyny taki szlak kościołów drewnianych. No i oczywiście nasza fantastyczna przyroda kusi każdego. Region lubuski jest bardzo ważny i słynie z produkcji winorośli i wina. I myślę, że w województwie lubuskim mamy coraz więcej winnic, ale także coraz więcej osób parających się właśnie uprawą winorośli. I coraz częściej mówi się o województwie lubuskim w tym kontekście. I zielonogórskie winnice, ale także lubuskie winnice są coraz bardziej znane w Polsce. Serwują coraz to lepszej jakości wina. Ten festiwal, który jest po raz pierwszy w tym roku organizowany, pewnie będzie taką platformą, takim narzędziem do promocji uprawy winorośli i produkcji wina w województwie lubuskim, a mamy naprawdę czym się chwalić. To także ważny i ciekawy produkt turystyczny. Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic jest kontynuacją Dnia Otwartych Piwnic Winiarskich, który miał miejsce 2 lata temu podczas Dni Województwa Lubuskiego. Impreza wywołała duże zainteresowanie zarówno wśród właścicieli piwnic, jak i winiarzy, a również wielu zielonogórzan po raz pierwszy miał okazję poznać miejsca, których do tej pory nie widziało. I takim ważnym wydarzeniem jest właśnie Lubuska Ocena Win. Pierwszy raz odbędzie się właśnie w tym roku. Na pewno czynny udział w festiwalu od piątku do niedzieli. Oczywiście będziemy czynnie uczestniczyć. Mój szanowny małżonek razem z Krzysiem Fedorowiczem będą gospodarzami piwnicy na Wodnej, jednej z piękniejszych piwnic. Także tam chętnie wszystkich będę odsyłać, aczkolwiek kibicuję wszystkim moim kolegom. Mam nadzieję, że nasi turyści będą mieli możliwość przez ten weekend wypróbować wszystkich tych win.
Urządlenie osy, szerszenia czy pszczoły zwykle oznacza miejscowy ból i obrzęk, ale dla niektórych osób może skończyć się zagrażającym życiu wstrząsem anafilaktycznym. Jedyną metodą przyczynowego leczenia alergii na jad owadów i uniknięcia ciężkiej reakcji alergicznej jest immunoterapia alergenowa jadami. Jej skuteczność sięga od 80 do 90%, a w przypadku urządlenia przez osy prawie 100%. Dziś odczulanie wykonywane jest wyłącznie w warunkach szpitalnych, ale trwają starania, aby móc je prowadzić w warunkach ambulatoryjnych. To poprawiłoby dostęp do terapii pacjentów i znacznie zmniejszyłoby koszty procedur leczenia szpitalnego. Jedyną metodą, która zmienia naturalny przebieg choroby, czyli modyfikuje naszą reakcję na jad owadów błonkoskrzydłych, jest immunoterapia alergenowa. Immunoterapia alergenowa jest to metoda, którą można tak w sposób bardzo prosty porównać do takiego uczenia naszego układu immunologicznego, poczynając od małych dawek jadu, który podajemy chorym, a następnie zwiększając stopniowo te dawki, w taki sposób, żeby nasz organizm nauczył się, nasz układ immunologiczny, żeby nauczył się rozpoznawać ten jad nie jako wroga, ale jako substancję, nazwijmy to, obojętną. Pacjenci są odczulani w tym pierwszym okresie metodą ultraszybką albo szybką. W związku z tym muszą być przyjmowani do szpitala. Nie może się to odbywać w warunkach ambulatoryjnych. My walczymy o to, żeby był dostęp do leku, który umożliwia odczulanie w warunkach ambulatoryjnych, żeby po prostu poszerzyć zakres możliwości leczenia pacjentów nie tylko w warunkach szpitalnych, ale także w warunkach ambulatoryjnych. Żeby stosować leczenie w ambulatorium, musimy, no tak mówiąc w cudzysłowie, nie wykonywać bardzo agresywnych procedur, tak? Bo wtedy mamy większą szansę na wywołanie reakcji anafilaktycznej. Czyli jedną z takich metod może być na przykład zastosowanie szczepionek o przedłużonym uwalnianiu, czyli tak zwanych preparatów depo. Preparaty depo tym różnią się od tych preparatów klasycznych, że są bezpieczniejsze. Ten profil bezpieczeństwa łączy się z niższym ryzykiem dla pacjenta. I my w tej chwili możemy rozważyć przeniesienie tego leczenia związanego z hospitalizacją chorego ze względu na to, że trzeba zadbać o bezpieczeństwo chorego w warunkach szpitalnych do dużo mniej kosztochłonnej części tego systemu, czyli do leczenia ambulatoryjnego. Gdybyśmy wzięli kohortę 1000 pacjentów, czyli 1/3 tej grupy, która obecnie jest leczona w warunkach szpitalnych, to ten koszt w tej chwili wynosi 63 tysiące złotych na cały ten pakiet terapeutyczny, który rozciągnięty jest najczęściej na około 5 lat. Gdybyśmy przenieśli to do lecznictwa ambulatoryjnego, czyli mielibyśmy ten model, gdzie pacjent może otrzymać to leczenie w ambulatorium, przynosząc lek z apteki albo otrzymując lek, który byłby refundowany ze środków publicznych, to wtedy schodzimy do poziomu 20 tysięcy. A więc mamy oszczędności na jednego pacjenta w wysokości 40 tysięcy złotych, a dla tej całej 1000-osobowej grupy 40 milionów w perspektywie 5 lat. Dziękuję za uwagę. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.